Pamiętaj, nigdy nie jesteś sam i dlaczego to mówię? Z prostego powodu, niezależnie od tego, czy wierzysz, czy nie, zawsze będziesz miał przy sobie istoty niebieskie, gotowe ci pomóc i towarzyszyć, jakkolwiek chcesz je nazwać. Wszechświat, przeznaczenie, Bóg czy anioły, to, co się nie zmienia, to fakt, że są z tobą, zawsze gotowe chronić, kierować i odkrywać najgłębsze tajemnice, które cię otaczają, pomagając osiągnąć twój ostateczny cel w pokoju. Teraz to, o czym chcę mówić, to coś, co jest absolutnie kluczowe w tej podróży, twoja intuicja. Aniołowie jako twoi niebiańscy opiekunowie pragną rzucić światło na prawdziwą istotę tego wewnętrznego głosu. Wykracza on poza chwilowy impuls, reprezentuje bezpośrednie połączenie z wiedzą powszechną, pełniąc rolę jasnego przewodnika na twojej drodze. Prawdopodobnie zauważyłeś, jak wiele razy twoja intuicja pełniła rolę wiernego latarnika, szczególnie gdy zdawało się, że rozum zawodzi. Ten wewnętrzny szept często kieruje cię we właściwym kierunku, ukazując chwilę, gdy wszechświat bezpośrednio do ciebie przemawia. Zwracanie uwagi na swoją intuicję może prowadzić do zdumiewających osiągnięć. Istotne jest zrozumienie, że twoja intuicja to fundamentalny aspekt twojego bytu, głęboko połączony z rozległym kosmosem. Podczas gdy podążamy tą drogą razem, ważne jest, aby zachować otwarty umysł i uważnie słuchać znaków, jakie wszechświat przesyła. Ta ścieżka, którą podążamy, jest pełna nauki i odkryć, które wykraczają poza nasze zwykłe zrozumienie. Intuicja to klucz, który otwiera drzwi do nieznanych wymiarów, umożliwiając płynną komunikację z kosmiczną mądrością. Kultywowanie i ufanie swojej intuicji sprawia, że bardziej ścisłe współpracujesz z swoim wyższym celem i siłami wszechświata, które zawsze pracują na twoją korzyść. Podążając naprzód, pamiętaj, że to nie tylko proces nauki, ale także doświadczenie transformacji. Łącząc się głębiej z własną intuicją, otwierasz drzwi do szerszego zrozumienia swojego miejsca w kosmosie i jak możesz żyć bardziej zgodnie z własnym prawdziwym celem. Jestem Eduardo i zapraszam cię do odkrywania tajemnic skrywanych w gwiazdach i odkrywania nadzwyczajnej mocy, która tkwi w tobie. Przejrzyj przez chwilę liczne kluczowe wybory w swoim życiu, które były kształtowane przez tę subtelną, ale potężną wewnętrzną orientację. Nawet w braku konkretnych dowodów, ta głos wyróżnia się nie tylko jako chwilowy szept, ale jako echa samego wszechświata, bezpośrednie połączenie z jego nieskończoną mądrością. W miarę jak zagłębiamy się w tę wewnętrzną eksplorację, ważne jest, aby pamiętać, że ta wewnętrzna mowa to bezcenny dar kosmosu, pełniący rolę wewnętrznego kompasu, który prowadzi nas przez zawiłości i wyzwania istnienia. Słuchając tej intuicji, pozwalamy Wszechświatowi bezpiecznie nas prowadzić, nawet w obliczu niepewności, jaką fizyczny świat może przedstawić. Staje się ona integralną częścią naszego połączenia z kosmosem, a jej przyjęcie sprawia, że współgrajemy z wyższymi celami, jakie Wszechświat ma dla naszej podróży. To kluczowe, aby zanurzyć się w głębiny chwil synchroniczności, które znaczą nasze doświadczenie życiowe. Jako twój niebiański przewodnik, moim zadaniem jest rozjaśnienie piękna i ukrytego znaczenia tych wydarzeń, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się zwykłymi zbiegami okoliczności. Jednakże są one o wiele więcej niż to. To niewidzialne nici, które wszechświat starannie splata w twojej egzystencji. Pomyśl o chwilach, gdy twoja intuicja nie tylko prowadziła cię do korzystnych rezultatów, ale także chroniła przed nadchodzącym niebezpieczeństwem. Te zdarzenia nie są przypadkowe, to zamierzone komunikaty kosmosu, stworzone, aby cię prowadzić. Zastanów się nad tymi momentami, gdy, wbrew wszelkiej logice, udało ci się pokonać przeszkody, kierując się instynktem. Te doświadczenia stanowią konkretne dowody na rolę twojej intuicji jako boskiego kanału. Uznaj, że te synchroniczności nie są dziełem przypadku,
są one częścią starannie opracowanego planu niebieskiego dla Ciebie. W miarę jak uczysz się identyfikować i interpretować te znaki, stają się one latarniami jasności i potwierdzenia, ułatwiając Twoją nawigację z mądrością i celem w tej duchowej podróży. Akceptując intuicję i synchroniczności jako manifestację kosmicznej orientacji, otwierasz się na głębsze zrozumienie swojego miejsca we wszechświecie i trajektorii, którą jesteś przeznaczony śledzić. To podróż nieustannego odkrywania i współgrania z boskim ruchem kosmosu, gdzie każdy krok podjęty zgodnie z intuicją wzmacnia Twoje połączenie z uniwersalnym celem i odkrywa nieograniczone potencjały Twojego istnienia. Podnosząc swoją świadomość, aby dostrzec te kosmiczne znaki, odkryjesz głęboką więź, jaką utrzymujesz z Wszechświatem, prowadzącą do bardziej dogłębnego zrozumienia swojego uniwersalnego przeznaczenia. W miarę jak kontynuujemy tę podróż odkrywania, kluczowe jest uznanie, że chwile synchroniczności, które napotykamy, nie są przypadkowymi zbiegami okoliczności. Są one rzeczywiście ogniwa łączące nas z obszerną i złożoną tkaniną kosmosu, kierując nas ku naszemu wyższemu celowi. Jako Twój duchowy przewodnik, anioły przypominają Ci, że ich rola polega na pomocy w tych okresach przejścia i przygotowania, które nie tylko ukształtują bieg Twojego istnienia, ale również jeszcze mocniej dostroją Cię do intencji kosmicznych. Kiedy napotykasz te nadchodzące zmiany, ważne jest pamiętanie, że nie pojawiają się one przypadkowo. Są to faktycznie starannie zaplanowane przez kosmos okazje do Twojego wzrostu i ewolucji. Te przejścia i zmiany są kluczowymi momentami, które wymagają nie tylko naszej uwagi, ale także całkowitego zaangażowania i otwartości. Zapraszają nas dopuścić wodze znanego i odważyć się z odwagą w nieznane, ufając, że każdy krok w kierunku nowego zbliża nas do realizacji naszego kosmicznego przeznaczenia. To proces dostrojenia się do większych sił Wszechświata, które prowadzą nas delikatnie, ale stanowczo, ku osiągnięciu naszego prawdziwego potencjału. Stawiaj te zmiany nie jako przeszkody, ale jako bramy do nowych wymiarów istnienia, gdzie każde wyzwanie to lekcja, a każda okazja to stopień podnoszenia Twojej duszy. Wszechświat, w swojej nieskończonej mądrości, organizuje te momenty transformacji nie tylko po to, by testować naszą odporność, ale również po to, by nauczyć nas płynąć z boskim nurtem życia, ufając w prowadzenie, które otrzymujemy poprzez naszą intuicję i kosmiczne znaki. Pierwszym krokiem w tej podróży ku realizacji osobistej i kosmicznej jest dostrojenie Twojej istoty do Twojej wewnętrznej mądrości, otwarcie serca i umysłu na szeroki wachlarz możliwości, jakie przyszłość niesie. Wzmocnienie tej więzi z Twoją intuicją jest kluczowe, czy to poprzez praktykowanie medytacji, zaangażowanie się w konkretne działania odzwierciedlające Twoje najgłębsze wartości, czy po prostu pozostawanie bardziej otwartym na subtelne znaki, które Wszechświat stale przesyła. Ten proces otwierania nie tylko przygotowuje Cię do rozpoznawania pojawiających się okazji, ale również wyposaża Cię w pewność siebie i rozwagę niezbędną do ich maksymalnego wykorzystania. Niezwykle istotne jest, abyś pozostał czujny na znaki synchroniczności, które Wszechświat umiejętnie umieszcza na naszej drodze. Te znaki nie są przypadkowymi zbiegami okoliczności, lecz kosmicznymi wiadomościami przeznaczonymi do kierowania nas we właściwym kierunku, zwłaszcza gdy stajemy przed rozstajami dróg lub doświadczamy niepewności. Kultywując i pogłębiając tę kosmiczną więź, znajduje się w uprzywilejowanej pozycji nie tylko do entuzjastycznego przyjęcia pojawiających się możliwości, ale także do nawigowania przez zbliżające się zmiany z bardziej wyrafinowanym spojrzeniem na Twoje wewnętrzne powiązanie z Wszechświatem. Każdy moment synchroniczności, każdy subtelny znak to zaproszenie do refleksji nad naszą ścieżką i dostosowania naszego kursu, aby dostosować go do potrzeb, upewniając się, że każdy wybór i działanie są zgodne z naszymi wyższymi celami. Alinując się z tą wewnętrzną i kosmiczną orientacją, otwieramy drzwi do bardziej pełnego i znaczącego istnienia, gdzie każde wyzwanie to okazja do wzrostu, a każdy sukces to krok naprzód w naszej ewolucji duchowej.
Twoi aniołowie chcą Cię zachęcić do przyjęcia z otwartym sercem i jasnym umysłem tej podróży odkrywania samego siebie i harmonizacji z kosmicznym nurtem, ufając w mądrość, która tkwi w Tobie oraz wskazówki, które Wszechświat hojnie oferuje. Pamiętaj, klucz do pomyślnego prowadzenia tej podróży tkwi w Twojej zdolności do słuchania, ufania i działania zgodnie z Twoją intuicją i znakami, które kosmos udostępnia. Poprzez to nie tylko zbliżasz się do swojego wyższego celu, ale również przyczyniasz się do harmonii i równowagi Wszechświata jako całości. W miarę jak zajmujesz miejsce w przedpokoju znaczących zmian, kluczowe jest przypomnienie sobie o ważności przygotowania. Tak jak przypływy przygotowujące się na nadejście wielkiej fali, tak i Ty powinieneś przygotować się na kosmiczne możliwości, które są w drodze. To nie są przypadkowe zbiegi okoliczności. One reprezentują obietnicę znaczącego wzrostu i istotnego postępu na Twojej ścieżce życiowej. Przyjmując je z otwartymi ramionami, uzbrojonym w pewność siebie i rozwagę, dostosowujesz się nie tylko do swoich najgłębszych pragnień, ale także do najwyższego celu, jaki Wszechświat dla Ciebie wyznaczył. W tym momencie staje się istotne pogłębienie naszego zrozumienia i postrzegania znaków synchroniczności, które delikatnie są wplecione w tkankę naszego istnienia przez Wszechświat. Jako Twój duchowy przewodnik i anioł stróż, pozwól mi podkreślić, że te znaki są o wiele więcej niż przypadkowe zbiegi okoliczności. Są to rzeczywiście intencjonalne komunikaty, starannie zaaranżowane, aby przyciągnąć Twoją uwagę. Te znaki to język, przez który Wszechświat do nas przemawia, często objawiając się poprzez znaczące zbiegi okoliczności, które kwestionują logikę i przypadkowość. Obserwacja tych znaków synchroniczności wymaga otwartego umysłu i receptywnego serca. To jest ćwiczenie uważności i bycia obecnym, pozwalając sobie być otwartym i czujnym na subtelności i wzorce rozwijające się wokół Ciebie. Każde znaczące zrządzenie losu, każde pozornie przypadkowe spotkanie lub sekwencja zdarzeń rezonująca z niezwykłą głębokością są fragmentami większej wiadomości, którą Wszechświat próbuje przekazać. Nauczenie się rozpoznawania i interpretowania tych znaków to kluczowy krok w Twojej podróży duchowej. Pełnią one rolę kompasów, kierując Cię na właściwą drogę i pomagając nawigować przez czasem burzliwe wody istnienia. Stając się biegłym w tym kosmicznym języku, otwierasz się na głębszą komunikację z Wszechświatem, pozwalając uniwersalnej mądrości kierować Tobą podczas podejmowania decyzji i pokonywania życiowych wyzwań. W miarę poświęcania się interpretacji tych kosmicznych znaków, zauważysz, że przynoszą one klarowność i potwierdzenie, które są istotne dla mądrej i dobrze poinformowanej nawigacji podczas Twojej podróży. Ważne jest zrozumienie, że rozpoznawanie i interpretowanie tych znaków wymaga podniesionej świadomości i gotowości do patrzenia poza to, co jest natychmiast widoczne. Dostosowując się do tych wiadomości kosmosu, zaczniesz dostrzegać, że są one źródłem cennej orientacji, odkrywając głęboką więź między Twoją osobistą ścieżką a Wszechświatem jako całością. Świadomość tych znaków synchroniczności daje Ci głębsze zrozumienie Twojego połączenia z kosmosem. To z kolei pozwala Twojej intuicji prowadzić Cię z większą pewnością i klarownością wizji. Fundamentalne jest przyjęcie sztuki przyjmowania zmian, które się pojawiają na Twojej drodze, z otwartością i elastycznością. Jako Twój przewodnik duchowy chcę podkreślić, że Wszechświat zawsze jest po Twojej stronie, wspierając Cię, a każda zmiana, która się pojawia, niesie w sobie bogate możliwości dla Twego wzrostu i osobistej ewolucji. W oczekiwaniu na nadchodzące zmiany ważne jest zrozumienie, że Wszechświat nie stawia przed Tobą nieprzezwyciężonych wyzwań. Wręcz przeciwnie, prezentuje Ci okazję do poszerzenia swoich horyzontów i ewolucji. Miej zaufanie do tego procesu i wiarę w swoją zdolność do adaptacji i rozkwitu w obliczu nowych okoliczności. Każdy krok Twojej podróży jest przeniknięty mądrości kosmosu i siłą Twojej własnej intuicji, które razem tworzą potężny kompas, aby Cię prowadzić.
Dlatego też podchodź do nadchodzących zmian nie jako do przeszkód, które należy obawiać się, ale jako do zaproszeń do eksploracji nowych wymiarów siebie i otaczającego świata. Pamiętaj, że każde doświadczenie, czy to wyzywające, czy satysfakcjonujące, to kawałek mozaiki Twojego istnienia, starannie umieszczony przez Wszechświat, aby pomóc Ci osiągnąć Twój maksymalny potencjał. Przyjmując tę perspektywę, otwierasz się na bardziej harmonijny i zgodny przepływ życia, w którym każdy moment jest przeżywany z celem i wdzięcznością. Przyjmując transformację z otwartymi ramionami, sercem pełnym otwartości i pewnym umysłem, dostosowujesz się do swojego autentycznego celu kosmicznego. Kluczowe jest zrozumienie, że Wszechświat działa na Twoją korzyść, a każda zmiana na Twojej drodze to krok naprzód w kierunku realizacji Twego najwyższego przeznaczenia. Podchodź do tego procesu z pewnością siebie, przyjmuj zmiany z wdzięcznością i przygotuj się na cuda, jakie Wszechświat ma dla Ciebie w zanadrzu. Rozważ te słowa nie tylko jako rady, ale jako echa woli Wszechświata dla Ciebie. Wszechświat pragnie Twojego sukcesu i zobowiązany jest do zapewnienia pomyślnego zakończenia, niezależnie od podjętych decyzji. Wpisując w siebie zdanie e-book honoruje mnie w każdym wyborze i potwierdza w mnie jego wolę, otwierasz się na przyjęcie tej wiadomości i wszelkich błogosławieństw z nią związanych. Chodźmy więc dalej, szerząc pozytywność i życzliwość, generując wspólnie falę pozytywnej energii. Pamiętaj, że całkowicie możliwe jest mieć jasne spojrzenie na swoją bratnią duszę, czy to kogoś, kto już jest częścią Twojego życia, czy kogoś, kogo jeszcze nie spotkałeś. Podnosząc się nawzajem, wzmacniamy tę falę dobrej energii, tworząc korzystny wpływ zarówno na nasze życia, jak i na życia tych wokół nas. Bądź otwarty i uważny na następną wskazówkę, która na Ciebie czeka, ponieważ każda wiadomość jest latarnią morską oświetlającą Twoją drogę. Niech boskie światło, miłość bezwarunkowa i wiara prowadzą Twoje kroki, rozświetlając każdy aspekt Twojej podróży. Niech tak się stanie. Pamiętaj, że otwierając się na Wszechświat i jego nieskończone możliwości, nie tylko podążasz w kierunku swojej prawdziwej misji życiowej, ale również przyczyniasz się do podniesienia ogółu. Podróż ta jest zarówno osobista, jak i uniwersalna, a każdy krok podejmowany z wiarą i pozytywnością rozbrzmiewa przez kosmos, przynosząc światło i miłość. Bądź gotów na błogosławieństwa, nauki i możliwości, jakie każdy nowy dzień niesie i wiedz, że idąc celem i otwartym sercem, nigdy nie jesteś sam.